poszukiwaniu opuszczonych domostw zabrnęłam do Grotnik. I tutaj syn pokazał mi bardzo piękne miejsce. To jest łowisko specjalne w Grotnikach. Miejsce jest wspaniałe. Jest woda, można łowić ryby. Chcemy obejść to wszystko, tak żeby zobaczyć. Oczywiście zobaczyłam tu parę osób wypoczynających, także bardzo przyjemnie. Słońce odbija się w wałcie. Jest bardzo ciepło. Bardzo. Bardzo miłe miejsce, urokliwe, którego nigdy nie znałam. Myślę, że takich miejsc jest wiele wokół naszego miasta. Bardzo piękne jest to łowisko. Na wodzie są jesienne kwiaty. Dzisiaj jest 1 października 2007. Tu rosną wspaniałe stare drzewa. Tych drzew jest niesamowita ilość i to drzewo. To chyba dąb. Taki stary, wspaniały dąb. Wiele osób siedzi jednak nad wodą i niekoniecznie łowi ryby. Tutaj pokażę wam tą całość. Taka cisza, spokój, prawdziwy relaks. Oj, to jest takie piękne, uspokajające. Myślę, że w ogóle kontakt człowiekowi jest potrzebny z przyrodą, żeby mógł się tak wyciszyć, uspokoić. A tam taka gdzieś mała wyspa. Bardzo tu jest pięknie i urokliwie. Do tego zbiornika, jeziorka, jakby to nazwać, wpływa taka jakaś rzeczka albo woda z innego zbiornika. I przechodząc zauważyłam tu taki napis 1991-5-PZW, nie mam pojęcia, jak się to rozszyfrowuje. O! I tu jest bardzo wspaniały ten zbiornik, który niestety jest zakaz kąpieli, więc nie wiem, czy ten zakaz kąpieli jest spowodowany tym, że woda wpływająca tu jest zanieczyszczona, czy dlatego, że brzegi są nieprzystosowane do kąpieli, ale myślę, że dobrze by było, gdyby zbierz miał więcej miejsc, gdzie można byłoby odpoczywać, opalać się i pływać, pompać w czasie wakacji. A to miejsce jest takie idealne, takie właściwie piękne, wśród starych drzew. Dzisiaj jest tak wspaniała pogoda, że ludzie siedzą i się normalnie opalają. Tu jest zupełnie dzika przyroda. Jakieś rozlewające się wody. Tam coś bardzo daleko to wypływa gdzieś, nie wiadomo skąd. Jakieś rozlewiska. I tu taka tama właściwie. Wydaje się, że woda płynie stąd, tam. Spływa tamta woda. Tworząc jeszcze jedna, ten zbiornik inny. Bardzo ciekawe, nigdy tu nie byłam. I bardzo mi się to podoba, bo jest tak dziko trochę, ale nie zupełnie dziko. Także o tak. A tam dalej jest taki mostek. Gdzie jeżdżą samochody, czyli w pobliżu drogi. Dojechać można samochodem. Szkoda, że nie zrobiono z tego kompleksu. Jest tu wyspa, druga wyspa, na której umieszczono taką tablicę, że jest to łowisko, także można tu wszędzie usiąść łowić ryby, przy czym nawet ustawiono tu ławeczki. Po drugiej stronie też osoby, które tam daleko siedzą,
siedzą w gruncie rzeczy na ławeczkach. To sprzyja takiemu odpoczynkowi. No i rybak nie musi brać ze sobą stołeczka. To miejsce jest ulubionym miejscem mojego syna, jak mi powiedział. Wcale się mu nie dziwię, bo rzeczywiście jest tu bajkowo. Pięknie, troszkę dziko, niezwykle spokojnie. No wiem, że chciałby mieszkać w takim miejscu na ziemi. Ja już wolę cywilizację. Ale naprawdę przyjechać, posiedzieć, popatrzeć. Myślę, że szkoda, że już zaczęła się taka jesień. Zresztą wcale nie. Złota jesień to takie nieliczne są dni jak dziś. Ale bardzo się cieszę, że mnie wyciągnął na tę wycieczkę i że mogłam to zobaczyć. Myślę, że będziemy tu przyjeżdżali. Ponoć ludzie tu sobie robią grilla, odpoczywają całe niedzielę, że jest tu dużo osób, przyjeżdża. Także dobrze by było przyjechać tu od czasu do czasu. Może już nie w tym roku, ale w przyszłym, w czasie wakacji. Bardzo pięknie. Znaleźliśmy jeszcze jedno miejsce do odpoczynku. Wracając do samochodu, zobaczyłam taki powalony, może drogowskaz, gdzie jest napisane, że jest to zbiornik przeciwpożarowy i punkt czerpania wody. Dlatego tu nie można się chyba pompać z tego powodu. Nie można z tego uczynić jeziorka do kąpieli. Ale jest pięknie, przyjść i posiedzieć można. Także wszystko to jest zrozumiałe. Tutaj jest mały mostek. Jest to ogromny zbiornik. Mam nadzieję, że się nigdy nie przyda. I tu jest rzeczywiście przepiękny widok. Przepiękny.